Kochanie, może byś przestał grać wreszcie w te gry komputerowe, tylko chwyciłbyś za jakąś książkę. A co ja kurwa robię?! Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, kamieniem z rzemieniem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Skyrim w ramach cyklu Rye Playing Games. I nie ma chuja. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj standardowo zaprezentuję wam kilka elementów, ale pozwolę sobie zacząć od prezentacji moda. Moda, który nazywa się coś tam FXAA i bla bla bla. Macie jego pełną nazwę. Boże, za każdym razem, kiedy nagrywam, przylatuje smok! Daj mi nagrywać, cieciu! No patrz, i wytrącił mnie. Dobra. Jest to, powiedzmy, taki mod, który wzbogaca kolorystykę naszego świata. Można wyłączać i włączać ten efekt w każdym momencie za pomocą przycisku pauzy. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica. No może przejdźmy sobie tu gdzieś jakieś słoneczko, żeby efekt był bardziej dobitny. O. Normalnie, bez efektu, z efektem. No, nie muszę mówić, że chyba tego moda sobie zostawię. Chociaż to do was zależy, czy chcecie, żebym nagrywał z modami, czy bez. No, traktuję to w ramach oczywiście pewnej prezentacji. Okej, okay. W ostatnim odcinku mieliśmy soczystą prezentację oręża. Dzisiaj zajmiemy się czarowaniem i kitu wciskaniem. Dokładnie tak. Zobaczmy, co my tu mamy. Często w nasze łapki wpadają różnej maści księgi, za pomocą których uczymy się nowych czarów. Hipotetyczna zdrada? No to tak czy nie? Groza w zamku Ksyr? Co? Zablokowano Minecrafta? Okej. Okay. Księga czarów. Mamy na przykład płomienie, czyli czytajcie ogień z dupy żar tropików. Klikamy. A, znam już płomienie! No raczej! W końcu nie raz jadłem teksańskie żarcie. Dobra, no to super, to pójdzie pod sprzedaż. Ale gdybym kliknął, uczę się automatycznie tego czaru, który bezpośrednio pojawia się pod literką P. I mamy tutaj, powiedzmy, czary z różnych szkół, z różnych kategorii. Okej, weźmy sobie, co my tu mamy? Zniszczenie! Dokładnie tak, mamy iskry i płomienie. Weźmy sobie płomienie. I zobaczymy, jak to wygląda. Może perspektywa FPP nam bardziej pokaże, jak to wygląda. Dobrze, czyli podpalamy. Oj, 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 coś zarwało. Da się podpalić krzaki? Ej, fajnie zostaje efekt. Graficzny, dźwiękowy, pewna pozostałość. Super, strasznie lubię takie bajery. Czyli tarcza szmato, ogień z dupy. Tarcza szmato, ogień z dupy. Woohoo! Super kombos. Dobra, take a look at another spell. Iskry. O, czyli coś pod elektrykę. Wczoraj mnie ujebali od internetu. Fuck! I nie mogłem nagrać. Nie mogłem puścić wam moich urojeń. Przeszukaj troll. Sam przeszukaj trolla. Super! Czuć ten feeling! Wstawaj! Pobudka! Fajnie! Gdy przytrzymujemy, standardowo czar ulega rozciągłości w czasie i po prostu działa dłużej i zadaje systematyczne obrażenie od danego żywiołu. Jestem ciekaw, czy możemy sobie zrobić taki bajer. Nie. Zniszczenie i damy sobie też. A, tu. O, jest dual winning! Woo! Czyli ładujemy komórkę, palimy jana. A co powstanie z połączenia? Kapitan z sikotleta! Woo! No, powiem wam, że dual winning, jeśli chodzi o czary, to przynajmniej ja się z czymś takim do tej pory nie spotkałem. Także zajebisty ukłon w stronę ludzi lubujących się właśnie głoszeniem prawdy różnymi żywiołami. Spętany miecz! No, jeśli nie potrafisz swojego siusiaka trzymać na wodzy, to się nie dziw, że jest niespętany. Ale co to w ogóle jest? A to było to? Wow!
przywołałem miecz. No dobra, no i okej, no jest to też zawsze jakaś opcja. Co my tu mamy? Leczenie, no to wiadomo, leczenie wygląda zajebiście. Mniejsza ochrona, szybkie leczenie, wiadomo. Iluzja. Wskazuje drogę do aktualnego celu. O, czyli troszeczkę motyw casualowego grania w Fable'a chociażby. No, ciągle się mylę. O, czyli mam iść tam, ale ja muszę to przytrzymać? Dobra, no okej, no dla zagubionych w czasie może się to przydać. Ja tam wolę jednak pobłądzić czasami. Co mam jeszcze z iluzji? Odwaga. Cel nie będzie uciekać przy... No nic z tego nie rozumiem. Przemiana. Płomień świecy! Tworzył noszące się w powietrzu światło, działające przez 10 sekund. Śmierdzi mi to zajebistą opcją w sytuacjach właśnie jakichś mrocznych katakumb. Także nie schylajcie się po mleko, co ja pieprzę, nie schylajcie się po mydło w ciemnych zakamarkach w zlokalizowaniu potencjalnego zamachowca na nasz odbyt pomoże właśnie ten czar. Także tym bardziej mamy przesrane, jeśli było to mydło w płynie. O, wyborny suar, milord. Dobra, co myśmy tu mieli? Przemiana... Transmutacja. Przemienia jeden kawałek nieobrobionej rudy żelaza w srebro rudy zarąbiście. Poproszę coś takiego w realu. Wszystkie. Aha, czyli po prostu zestawienie absolutnie wszystkiego, co mamy. Dobrze, wygląda to fajnie. I ulubione. No to wiadomo. Okej, dobra. Czary mamy ogarnięte. Ja się tutaj zatrzymam na chwilę i zaraz do was wrócę, żeby coś innego znów wam fajnego sprzedać. A, pragnę jeszcze napomknąć, iż dysponujemy w jednej łapie czarem jednego typu i w drugiej łapie czarem tego samego typu, tej samej kategorii właśnie szkoły, uzyskujemy spotęgowany efekt. To tak, żeby nie było, że nie wspomniałem, bo to dosyć ważny, powiedzmy, element, dodatek, który bardzo fajnie uprzyjemnia zabawę w sytuacji, kiedy jesteśmy miłośnikami konkretnego czaru i chcemy go sobie troszeczkę przybustować. Okej, pierdoniemy prądem łosia. Pomyliło mi się, to nie ten czar. To była, czekajcie, co to było? Iskierka? Chyba iskierka, nie? Dobra, jest iskry. Oj. Nie! Chodź tu, łosiu! Steady! Fajnie się tu wali w tą. Pod ogonek! Wszedłem w łosia. Mam wyrzuty sumienia. Ale czy czeka mnie droga do odkupienia? Oj, tu cały czas ta lewitująca lampa za mną lata. Nie, no powiem wam, że gra po prostu miażdży dupę. Odlot. Każda klasa znajdzie w tej grze po prostu coś dla siebie zajebistego i wyśmienitego. Po prostu... No po prostu kupować! Zaraz wracam. What the fuck? What? Mam najszybsze rumaki. Co to jest? Tak, chcę tego konia. Gdzie mam zapłacić? Ty. Lepszą rzeczą od przejechania się na rączym rumaku jest tylko przejechanie. Przejechania się na rączym rumaku? Chłopie, odstaw fapanie! Mogę kupić konia? Tak. Jak nie masz swojego? Jeden jest już osiodłany. Wystarczy zapłacić. Dobra, kupujemy i zrobimy sobie przejażdżkę po nim. Umowa stoi. To ten z siodłem. No raczej, jesteś naprawdę szlachetny i szczodry, że dodajesz do konia siodło. W sumie może się przydać. Jedź bezpiecznie. Fuck!
Koń gracza Royo. Chodź tu. Dyn. Dobra, jak się tym steruje? Jest widok za samochodu mamy, a widok z odbyta? Nie, nie ma, tylko TPP. Za... Aha, a ja myślałem, że poczuję się oryginalny. No nic, dobra. Czekaj, a da się za fajnie zaparkować? Rumsaj. O kurcze, ale odlot. Powiem wam, że feeling jazdy na koniu jest wyborny. Czuć te mięśnie, bardzo fajnie się skręca. Tak pod delikatnym skosem. Boże, ta gra się tak oddrewniła. Wypierdolili cały wikol z każdego elementu tej gry. W porównaniu oczywiście ze Skymerem, Boże, z Oblivionem bez modów. Ale wybornie, zobaczymy, czy mamy cwał na gwałt. Woo! Galop! Oj, tak, dobrze, kochani. To była przejażdżka z Royem w kolejny, nienormalny sposób, interpretując grę na swoją własną modłę. Nie muszę wam chyba mówić, że z trudem szukać drugiego takiego gameplayu. Albowiem jest większość normalnych ludzi niż tych bardziej pojebanych ze swoim sposobem na odbiór wszystkiego. Także to był standardowo nienormalny odcinek zajebistej gry w nienormalnym wykonaniu nienormalnego człowieka na bardzo nienormalnym koniu, przed którym spierdalają wszystkie inne zwierzętka. Witam, przepraszam, żegnam was bardzo serdecznie i możemy rozkosznie skikuniać. Hops, madafaka, hops. I widzimy się już za niedługo, bo aż mi ciśnie w rowku, żeby nagrać kolejny materiał. Ciki, ciki, pum, headshot serduszkiem na sadzie. Fizyka tej gry absolutnie nie dotyczy.